Sylwia, witam, witam. Jeszcze tylko się ogłoszę. To. Powiem matkę, tylko czy brzmi jak jej. To, że muszę jeszcze wody sobie nalać. Właśnie wody. Teraz wracamy, witam, witam. Najgorzej, kiedy kubeczek jest wielozadaniowy i coś już nim jest. I przecież nie zaleję sobie w soku, herbaty czy czegoś wodą, żeby to jakoś rozcieńczyć. Nie, nic mnie tak nie denerwuje jak rozcieńczony napój wodą, bo wtedy to jest taki smak, że to nie do końca jest woda, ale też nie ma tej w ogóle tego smaku, który tam został. I to zawsze jest takie. Z drugiej strony, na przykład, jak mam tym barkowe soki jabłkowe, to one są zdecydowanie za mocne, żeby je pić w takiej normalnej formie, że bierze się soki, pije jako tako. Jak próbowałem, to twierdzę, że są dla mnie zdecydowanie za mocne. O, co to robi? Są polskim manual. Okej. Zastanawiam się, jakie opcje ma Kirosty 3 HD. Cześć, Patko, witam, witam. Ale już widzę. Zawsze mi się wydaje, że ta gra jest za głośna, jednocześnie u mnie w systemie jest za cicho. I zastanawiam się, z czego to wynika. Co my tu mieliśmy? To była bodaj kampania nieumarłych. Wojna w Rafi to najlepsza rzecz, jaką mogła spotkać ludność krain Dejja. Wojna na taką skalę to niekończące się żniwa dla naszej armii nieumarłych. Dziś świętujemy, jutro podbijemy Rafię. Masz 3 miesiące na dostarczenie ducha opresji do stronka, ale szukaj męca, wypełnienie jego misji pozwoli ci przenieść nagrodę do następnego scenariusza. Para śmierci, jeden czarny rycerz, szkieletornia. Rycerz śmierci brzmi jak dobry początek. Nekromanci są. Powiedziałbym zaczynać agresywnie grę, więc ze śmieci może im tym pomóc. Ktoś by budować piramidę, no zależy kogo zapytasz. 3 miesiące? 3 miesiące? 3? Dobra, biorę czarnego rycerza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Świętym celem naszej nacji było zabicie człowieka, który wygnał nas z Erafii. Jednak inwazja wojsk niegońskich i eofolskich była dla nas niespodziewanym prezentem. Pola Erafii usiane są ciałami jej rycerzy. Dla nas to okres zbiorów. Też okres witam, witam. Wojny. Królowa Katarzyna jest godnym przeciwnikiem. Aby pokonać pozostałą część wojsk Erafii, potrzebujemy kogoś, kto dorówna jej zdolnościami taktycznymi. Mamy plan. Ironiczny plan. Wykorzystując fakt, iż Katarzyna będzie zajęta wojną z Królestwem Nigon, prześlizgniesz się z małym oddziałem setkę do miejsca, nie wiem gdzie co pograć. Pochowany został Słuchaj, jest taka jedna seria. Greenheart. Jest taka jedna seria, którą możesz zacząć. Szpiec doniesie, że grób króla Greifenharta znajduje się w Stone Castle niedaleko północnej granicy Erafii. Dobrze, ominęły zawieruchy wojny z Nigonem i Eofolem. Szybko przekraj teren, odnajdź zwłoki króla, a wtedy my będziemy mogli tchnąć w nieżycie. Też bym pograł w Hadesa. No i kto ci broni? Jeden z przedmiotów potrzebnych do rytuału ożywienia króla jest duch opresji. Musisz odnaleźć ten artefakt i zanieść go do Stone Castle. Trzeba dokonać bardzo szybko. Jeżeli duch króla opuści ciało, wszystko będzie stracone. Aż dziwne, że duch króla potrzebuje 3 miesięcy, żeby opuścić te... Żeby opuścić ciało. O mój święty Boże, on zaczyna z deszczem meteorytów, które mogę rzucić raz na ten. Raz na walkę. Wiecie co? Wezmę chyba Gildię Magów, ten chyba na pierwszy, bo będę starał się grać tę misję w miarę agresywnie, jako że jestem nekroszmatą. I mam czarnego rycerza na start. Cześć, Samurai, witam, witam.
Czy ten tel taki jest wleniony? Nie. Aż kiedy sobie przygarnę. Tu widzę też garnizon jest. Znaczy ja ci na pewno powiem, że możesz pogać tutaj i nie wiem, czy spodziewałeś się czegokolwiek innego. Przynajmniej z mojej strony. Co tam jeszcze możesz pogać? Dopiero skończyłem jetpack. A, tam marudzisz. Marudzisz, mówię ci. Wiatrak, drugi garnizon z łucznikami. Wincy upiorów, tutaj są pikinierze i łucz... A nie, tam też byli pikinierze i łucznicy. Okej, okej. Ja jestem ślepy, don't mind me. To jest dobra karta. Logistyka może się akurat przydać. Czy to wygląda tak dobrze, jakbym chciał, żeby zadziałało? 75, oni mają oddychę. Wydaje mi się, że lepiej będzie w ten sposób. No, to w sumie też prawda. Szkiety tam nie zdążą dojść raczej. 24, 49. Czy nie, że będą w stanie mnie zabić? Chyba nie. Ile oni dodają? 4. A, to whatever. To wina, że mogę już przeskipować. Czarny jest też na serba zbalansowany. Nie pogam. Wy nie pogam, okej. Okay. Zrozumiałem na początku, że nie pograsz po ulepszeniu kompa i takie. Wait a minute. What do you mean? Amulet trzeźwego umysłu. Z tego co pamiętam było mówione, że jeżeli weźmiemy tego, jeżeli weźmiemy nagrodę od tej chatki, to będziemy mogli ją przenieść dalej, więc będę chciał zobaczyć. O kurwa, Shinji, dajesz. Wiem co ma... Oho. Kiedy ostatni raz to się źle skończyło? No ale opowiedz mi o swoich młodych błędach. No. Potrzebuję buforu. Nie lubię grać back to back w JRPG. Tym bardziej, że w SMT byłem 100 godzin. I mogę pograć w Chrono Crossa. Panie i panowie. Kulownia, ściski. Nie wiecie co, wezmę sobie jego. Żeby jeszcze szybciej to ogarniać. Okej, okay, czyli musimy się dostać tutaj generalnie. O, przy okazji kopalnia rudy. Hejst, wiatrak. Ty masz manę? 16. To jest zwykłe miasto. Czy to nie jest tak, że ja... zdobywam to miasto? Kopalnia drewna, moja ulubiona. Sima w to 160p. Mam nadzieję, że to nie jest problem po mojej stronie, tylko po twojej. Anarka w serze jest taki... Nie kojarzę, że było jakieś bardzo krótkie. Też nie jest jakaś pisanie długie, żeby nie było, ale... Czy to ma... Nie, to nie ma wokół tego. Nie ma nic do... Strzela, jako tako. Albo sobie magię ognia i spróbuję ich odkryć następnej. Wypójść się tu. Zobaczę, co tam będzie. Tutaj nie przejdę przez tych. Szkiety. Zrobimy sobie bet, no ja to na to ty gadasz. To jest dwóchników, 5 ataku. Nie szalej, panie. Czy ja na pewno to wygram? On mi powinienem, ale te 5 ataku mnie trochę niepokoi. Jakby wiem, że szkiety są w miarę silne, ale mogą nie być aż tak silne. W dodatku nie będę miał magicznych strzałek na zabicie tych, na zabicie łuczników, ale zobaczymy.
28-48 powinno dwóch zabić. Zabiło je naraz, tak. Szkielet będzie wejdę tylko nie zazwyczaj. O, duże straty. Niedobrze. Nie rów, może kontra by weszła? Nice. Zwłaszcza, że nie, że chyba mieli dość duży rozrzut, to że jeżeli dobrze pamiętam. 1-3, no. To kontra tutaj dużo mi daje akurat. Zbrojnego zabije, nice. Już rzucałem zaklęcie w tej turze. Big nie rów. Big ryfa. Mam na innej jakaś. Okej, okej. Bo ja też zacząłem być confused, o czym mówicie właściwie. Strzałka włóczników i to była chyba ostatnia strzałka, którą mogłem rzucić. Więc muszę już do nich podbiec, niestety. Gramblu mam... Śmiesznie to brzmi, jak mówisz, że masz Gramblu, masz Personę 4 i moja pierwsza akcja była takie, ale przecież nie chciałeś grać w JRPG. Większy Kalberg Noli, to też wiele wyjaśniało. Czerwony przegrywał, ale to była szybka kampania. Żeby nie było, śmieję się oczywiście. Próbuję Ultimaxa i choć napierdalać. Przecież ja dostałem Ultimaxa na ten. Nie na święta, tylko. Kiedy dostałem Ultimaxa? Mam go na Steamie, tak. Ktoś mi go kupował. Czy ja jestem już upo? Czekaj. I. Mogę zainstalować. I nie mam, że z czyjejś biblioteki. Persona 4 Arena Ultimax. Może też na... Może tak, bo kompletnie go nie uruchamiałem jeszcze, żeby nie było. Nauka. Bardzo. Ach, czyli tutaj też za bardzo nic więcej nie będzie. No dobrze. No dobra, dodatkowi bohaterowie mi tutaj wiele nie dadzą w tej chwili. Tadara. Weź to, weź inteligencję. Weź to. Zobaczę, co tam jest. Bo bohaterowie tutaj raczej nie poradzą sobie z tym. Z garnizonem, bym powiedział. Przynajmniej mam takie wrażenie, że sobie nie poradzą. Ty możesz sobie tutaj pójść spać co najwyżej. I can fix... O mój Boże. Czemu taki jesteś? Jeden do mocy. Ty idź pod to. A ty wracaj do nekropolii. Mam targowicho. Na zamek mnie nie stać. Będę nekromatem. Biegnij. Ty możesz to zgarnąć, ale to nic nie da. To nie dałoby nic, jak to mawiał klasyk. Coś jeszcze? Ulepszę dworek potencjalnie? Czy przydadzą mi się ulepszone? Już będzie ulepszone szkielety od dnia? Nie wiem, czy... Nie ma na tyle dużo zasobów chyba, żeby tego... Żeby ulepszyć sobie gildię magów. Zresztą też nie jest tak, że mam jakieś... bardzo dużą potrzebę używania ulepszonej gildii magii. Cześć kapitanie, witam. Jezu, potrzebuję rudy, żeby więcej zarabiać, bo trochę kiepsko z kasą staje. Ale chyba nic nowego. Dobra, pójdę najpierw przed granicą, żeby móc dalej to zwiedzać. Strzałka, lisze też strzelą. To będzie łatwe w takim razie. Równie dobrze mogę nie dożywać many. Chociaż lisze będą miały turę.
Mistrzowska mądrość, szkieletów dodatkowych. Jezu, co mi przypomina, jak zbalansowana jest kampania Sand of Shadow of Death. O mój Boże. Kampania Sand of Shadow of Death. O mój Boże. Kto to wymyślał? Kampania Sand of Shadow of Death dosłownie przychodzi się tam, mam wrażenie. Nie jestem pewien jak na najwyższym poziomie trudności, ale... ten... na wieży przechodzi się dosłownie sama. Chodź tam. Tutaj tu dużo, ale przebolejemy to. To już nie wygrywa się samo generalnie, ale też nie powinno być jakoś bardzo źle. Łatwa wpój. No, w momencie, kiedy zacznę sobie sprzeczać liszcze, no to come on. Nie wiem, co tam musiałoby się stać, żeby ta kampania była jakkolwiek trudna. Czekaj, a, czyli będę iść dołem, no niestety. Broń się... czy ja chcę speed upa? Chcę speed upa. Tak, goddammit, unlucky. I co to właśnie wszystkie Legacy Collection? Brzmi jak bardzo intensywne wbijanie aczików. Czy ty masz aczyki z Legacy? 8 szkieletów, odzyskałem 6, this is fine. Nawet tej zgadnij rzeczy. Mocne podsumowki albo fightery. Czy przychodzi mi coś do głowy? Pasowało do tego zbioru. Platformówki albo fightery. Nie, bo zastanawiam się, czy jest jakaś. Ta, czy jest jakaś. Platformówka, okej, bym mógł powiedzieć, że polecam. Jakaś część nie chce powiedzieć, że jakaś na pewno musi być, ale jednocześnie tak na szybko mi do głowy nie przychodzi. Zero. O, magma mal przecież jest, hehe. Czekaj, chcę najpierw to. Ale by się studnia magii przydała. O. Bo tak to będę miał trochę. Upierdliwe użalanie się z kolegami. Au, au. Dużo. Dużo biją. Kapłani mi nie zdają aż tyle, I guess. Więc ostrzelę i w ten sposób. No i dobra. Teraz tak, ty idź po to i schodź za nim. Bo chcę zobaczyć, co to jest. Jest studnia, to najważniejsze. Jest mnóstwo mnichów kapłanów, co mnie bardzo niepokoi. Z drugiej strony, jeżeli mam pełną manę, to nie powinien być jakiś wielki problem. No, tak jak widać, oni nawet przede mną śpiewają. Magia ziemi. O, logistyka mi też przyspieszy misję, I guess. Dobra, pewnie chyba nie być w stanie pobić, zwłaszcza jak mam też meteorów. Yep. Zbalansowane zaklęcie. Lecko. W następnej turze strzelę. Nawet nie wiem, czy nie znowu deszczę meteorów, bo strzałka zadaje trochę za mało. A mam dużo manę, więc mogę sobie pozwolić na to. Stąd wezmę tylko skrzynkę. Nie muszę tak mnichów bić, nie? Muszę.
A ty stań tutaj, żeby móc przejść. Gdzie mangust? Nie, najpierw ich pobiję. Albo nie, pobiję. Moje szkielety, nie! Specjalizacja w logistyce. Co ja właściwie działa specjalizacja w logistyce, bo... oni dostają jeszcze więcej dochu? Grupa kapłanów, to już pójdę po prostu, nie? Czy ja w ogóle będę miał potrzebę jeszcze lekać to miasto? Bo jakaś nie ma ochoty powiedzieć, że wygram resztę tej misji samą magią. Zgadnę, kto gotuje. Nie mam zielonego pojęcia, nawet nie wiem, czy podejmę się zgadywania. Imbi, to robisz coś sensownego? Chyba, że masz na myśli dosłownie gotowanie jelele jako na obiad. To wtedy nie zdziwię się, jeżeli robisz to, co ja dopiero co miałem. Doskonale. Anyway. Tutaj już więcej nic nie ma. Wydaje mi się, że ekstra aż tak bardzo nie chce zgarniać, więc niech bohater już zapierdala tylko do tych... do prorabów, nie prorabów. O, ty masz amulet pamięci? Tak. Ple? Co kolega miał przez to na myśli? Hold up, bo coś mi tu nie pasuje. Tu też nie ma więcej tych... A, tam coś może być jeszcze, right. Bo zastanawiałem się, gdzie mi jeden artefakt wzięło. Mnóstwo kuszników, nie chcę mi się z tą rzec. Tu samulet, to przy okazji do tego. Gdzie mi się gleminy zespawnowały? Tutaj. Bo tu więcej nie ma tych proroków, więc zajdę do miasta, żeby ten... żeby nie orzeć się z jednostkami, I guess. I pytanie, co jest tu? Jest prawda, że tutaj chcą się do mnie dołączyć, to bardzo miłe z waszej strony. Tutaj trochę cedę za amulet. Tu będą chcieli amulet pewnie za ducha presji i ducha presji do miasta. To było bardzo trudne i skomplikowane. Z przykrością informujemy, iż podczas gdy trwały prace nad wskrzeszeniem króla Gryfina Hata, aktualnemu dowódcy naszych sił, królowi Wilmarowi, przydarzył się niefortunny wypadek. Niestety jego skutek był śmiertelny. W związku z tym całe dowództwo, a także tron naszego królestwa przekazany został w ręce króla. Ja sobie tymczasem korzystam z tego, że jeszcze tydzień jestem w domu, Ulofia Błasznik. Mama robi dobre ciasto, takie z jabłkami i budyniem i ziołkami takimi czekoladowymi. Trzeba już końcu sierpnia wracać do Krakowa, ponoć śnieżasz na nowe mieszkanie. A, jakiś tam sens to na pewno ma, zwłaszcza biorąc pod uwagę... Często jest tak, że w sierpniu już nie ma miejsca kompletnie, jeżeli chodzi o mieszkania. O kurwa, to będzie zabawne. Aby wygrać, musisz zebrać 2500 szkieletów we wszystkich twoich miastach. Niektóre posterunki graniczne można pokonać tylko wtedy, gdy posiada artefakt z poprzedniego scenariusza. Artefakt, który pogadza za granicą, będzie dostępny również w następnym scenariuszu. Kaptur, wampir, nekomaton. Kaptur zdaje się najjasniejszą opcją. W każdym cztery łącznie. W sensie 2500 we wszystkich armiach, które posiadamy. Kaptur wydaje się najsadniejsza opcja, bo na Kamaton i rozkopane groby możemy mieć po prostu wybudować, a kaptura nie znajdziemy raczej. 2500 to nie jest mało, ale jakoś super dużo też, niezależnie od tego, co znajdziemy. Zanim rozpoczniemy inwazję na szeroką skalę, musimy posiadać wystarczającą ilość wojsk. Ludność Erasii będzie dobrym materiałem na rekrutów. Dokonaj
szybkiego wypadu na okoliczne miasta, nie starając się bynajmniej oszczędzać ich mieszkańców. Potrzebne nam posiłki. Śmiałbym się, gdyby to była jedna z tych misji, gdzie wszystkiego blanią chłopi. Aby wykorzystać element zaskoczenia, musi w przeciągu miesiąca zaatakować Rafi. Niestety nasze siły nie są wystarczająco mocne, aby zaatakować na całym froncie. Potrzebuję twojej pomocy przy zwerbowaniu żołnierzy wzdłuż granicy. Zebranie wystarczającej ilości niemalych pozwoli nam wygrać. Tak, poprzednio musi działać bardzo szybko, ponieważ pod samym warunkiem zaskoczenia jest szybkość taką, musisz zdążyć na zadanie w przeciągu 3 miesięcy. Znaczy, musi zebrać armię przynajmniej 2,5 tysiąca szkieletów, jeżeli nas zawiesz, nie będziemy mieć żadnej szansy. What the fuck? Co to miał przez to na myśli? Jakie kurwa... What? Excuse me. Nie ma tutaj nic napisane, że mamy tylko 3 miesiące. Aż czekajcie. Gdzie jest A? Teraz nie znajdę pewnie A, co? Czy ja jestem ślepy? To był sezon odbiorów. A, jest czas. Tylko nie ma go opisanego tutaj. Ha! Sprytne. Postawce ich nie było. Aj, tak, tak. A, zapomniałem o tym, bo na przykład. Czy Wokia miał lepszą specjalizację? Miał wampirę. Goddammit. Ma też ducha obsesji. I ma kartę z wampira i mistrzostką nekromancję. To będzie zabawna misja, coś czy? Czy Wokiel był rycerzem śmierci? Wolałbym, chyba żeby był nekromantą, ale z takich stanów, jeżeli on ma mieć armię, to też może być... A Boże, czy ja mogę tu kliknąć? Mogę. No dobrze, czy złoto nie jest przez nich pilnowane? Nice. Ta maksymalogika się przyda. Tu mamy kryptę, ale krypta mi na razie nie lajcuje zdecydowanie. Ja bardzo pożałuję, że ten, że wydałem złoto i... Znaczy, wydałem drewno i rudę na to, a nie na fort. Ja dobrze wiem, że ludzie szpanitowych kiosach jest to dużo lepsze od... Gdyby tak było, Marcinie. Gdyby tak było. Też możesz podejść... Ale piękne drewno. Z którego nie dostałem poziomu i bardzo mnie to smuci. Sam wiesz co, zróbmy tak. Ona zostanie z jedną jednostką. Tutaj Seratusz buduje. A on będzie zasuwał po tego na stateczek. Podchodzi jeden z twoich doradców. Właśnie dowiedzieliśmy się, że w okolicy uwięziony jest Sandor wraz ze swoją armią. Jeżeli uda się go odnaleźć i osłabić, będzie dużym wzmocnieniem dla naszych sił. No dobrze. Siadę na statek. Bo tutaj już za bardzo nic nie mamy poza tym. Jest jeden wiatr, który będziemy mogli pewnie zgarniać, plus tamte szkielety, ale nic ponadto. Dobra, podejrzewam, że muszę wylądować jak najszybciej. I raczej będę się chciał bić dosłownie ze wszystkim, jak leci. Bo przy odpowiednim rozgrywaniu walk wydaje mi się, że powinienem wychodzić na plus z tymi, ze szkieletami. E, 114, 343, to nie wygląda jak dobry play na chwilę obecną. Weź cofnijcie. Pamiętaj, tak, wolę tracić każdą jednostkę, która nie jest szkieletem. I oni mi dają 40. Weźcie się, wyspajcie. Wait, broń się. To jest NG bardzo. Tracicie się. U mnie właśnie ostatnio na szczęście też jakoś bardzo nie pada. Na 66.
Bestia się weszło, nice. Ile dostajemy, to mnie zastanawia. 21 szkieletów. Spodo. Bardzo spodo, bardzo mi się to podoba. Winomina będzie siedzieć raczej tutaj, bo nie widzę innej opcji w tej chwili. Spróbuję sobie wybudować. Tu weźmiemy dwa tego, tu jeden tego, jeden tego. Nie wiem, czy dla kasy nie byłoby lepiej, ale ja na kasę raczej narzekam. Nie pozwolę do mnie wziąć, dopóki się nie skończy na to. Czy ja wiem? Powiem tak, u mnie przynajmniej zdalnie nie jest też zależne. Musimy zakręć po prawej, masz zakład jodotajów magii. Magia powietrza, ziemi, ognia, wody. A zakładki na dołu. Zakręcia bitewne, zakręcia podróży. Nie jestem pewien, czy w bitwie działa tak samo, zerknę teraz. Mnóstwo bikinierów. Tak, to jest to samo. Że tutaj mam bitewne i te, i podróże. U mnie na ogół jest chłodnie, w tym się absolutnie nie będę kłócił. Ja sobie też zdaję z tego sprawę. Nie, no to może w Gdańsku jest na ogół cieplej, a nie przynajmniej do Randyfem. O, well. No i... Fajnie po innymi... Nie, no jedną zabiją pewnie na... ...podwesenie. Ale zjawę akurat, aż tak się nie playma. Z tej głównej trójki Heroesów. Co znajesz za główną trójkę Heroesów? Tak z ciekawości 3, 4, 5 czy jakoś inaczej? Daleko masz od morza? Do morza z domu? Parę kilometrów. Nie jakoś super dużo, ale też nie jest jakoś bardzo blisko. Dobra, weź te zjawy, weź szkielety, weź to, weź wiatrak. Na zamek jeszcze mnie nie stać. Ale mogę dojść szkielety od niej, żeby grobów było więcej teraz. Chciałbym jak najszybciej się dostać do tego. O, to mi się nie podoba, ale na szczęście mogę w miarę szybko pobić. Ja nie stracę chyba tego. Żadnego szalnego rycerza, tak? Nie powinienem. O kurwy, traciłem jednego szkieleta, gra jest niegrywalna! Wejdź, odzyskałem cicho. Dobra, mamy całą mapę, to jest duży plus. I teraz pytanie, czy oni mają bohaterów? Bo widzę tylko szmarą miasta. To jest w sumie bardzo ciekawym zabiegiem, nie będę kłamał. Następnej dużo ogarnę sobie ludę. Jeżeli mają same miasta, to opłacałoby mi się je pozgarniać, żeby mieć przyrost w nich od razu. To wyjdzie mi... O Boże, to kosztuje więcej niż bym chciał. Zróbmy tak. Tu tak, tu... Tutaj właśnie zrobiłem. W tę stronę, o. Tak, zamek, żeby mieć kapitę następnej. Tutaj już byłem... Najgorsze to, że Winomina tak naprawdę tutaj więcej nie może zrobić, chyba że mogę budować... A, ja mam strasznie. To nie mam tego. Nie mam... drewna obecnie. A to się da naprawić pewnie. Okej, ubudowali trochę jednostek, ale to przeboleje. Daj kapitol. Na następnej turze będę miał statek, sobie wybuduję Widomino, też popłynę, I guess. Już jest czwarty dzień. Zaczekam do tego. Zaczekam do kolejnego tygodnia chyba. Okej. Fight me. Bank. A biją się w tym, co trzeba. To jest mi bardzo na rękę. Hmm, 25-40. Tak, na razie mnie tak pobiło, co czuję.
56. Wait. Ile macie? 4, 2, 3, 4. Odleczcie. Czekajcie, ile w dół pójdziecie. Raz, 2, 3, 4. Możecie tu podejść. Czy ja chcę aktywować? A mi. Prędzej czy później muszę. Mam wrażenie. Wy sobie ucieknijcie. 56. Na wszelkie bady, że są skina. A i powinni przeżyć. Right? 35. Raczej powinni przeżyć. O wampirę się bardziej będę bał. Jeżeli się zdecyduję ratować wampirę. Ta wampir jeszcze jednego czasu nie przeżyje raczej. Oddać się. Defend. Tu podleść się. 11. Chyba jeszcze raz przeżyją. A nieważne. Potnerstwo przyda się. Magia trzeciego poziomu. To bardzo fajne. Horda centaurów. Zaczekam. No i pytanie, jakie to zakręcia były? Magiczna strzała, błogosławieństwo, przyzwanie okrętu. Zaczekam na manę wtedy. A ty sobie zbuduj stateczek przyjaciółko. Zbuduj też groby rozkopane. I będziesz czekać na następny tydzień. Wait. Przejdź tu. Dev. Wy możecie, ale jednego wampira raczej tracę tutaj. Chyba, że pójdę po centaury. A, proszę, po centaury. 1, 2, 3, 4 ładnie się ustawiły. Idealnie, żeby nie sięgnęły moje. Dev. Tutaj. Błagam, niech one nie sięgną. Oczywiście jeszcze jedno, skurwysyny. A my i tak wyjdę na plus, ale mniej niż bym chciał. Czy to była karczma? Nie, jakby była karczma, to niby ten. To niby pewnie to wykorzystali. Więc chyba jest ograniczone do dwóch bohaterów, niestety. Jest mi to mocno nie na rękę, ani sam to nie poradzę. Mozo, nam potrzebuje 10 siarki. Dużo. Wcale się nasz nie zajmowała mauzoleum. Ale główne dzięki. Cześć Magiz, witam. A to może rzeczywiście będzie lepiej jak teraz wykupujesz wszystko? Już. Pójdę zbierać zasoby przynajmniej. Bo tu mam już tyle, ile się da tak naprawdę. Pierwsza. I want to fucking die. Kto wymyślił pierwszą pomoc? Dlaczego wymyślałem na pierwszą pomoc? Czy tutaj na wodzie coś jest w ogóle? Czy tylko taki wąski kanalik? Pewnie to drugie. Chyba, że... Za ile ja wymieniam 1 do 1? 2. Bo ja tu potrzebowałem 10 siarki, right? A, 10 siarki, jeszcze 10 rudy. Czyli co, musiałbym zrobić tak. I musiałbym zrobić tak. Tylko po to, żeby mauzoleum wybudować, będzie warto, przysięgam. Czego by chcecie od końca przedstawienia? Raczej mi to nie grozi, ale... Zobaczymy. Na stałe ciemności mi nie jest dać i przez chwilę jeszcze nie będę stać, dajcie w nieru. Kurde, tak zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo dużo jakichś takich właśnie...
budynków albo jednostek, które dadzą mi dużo szkieletów. Teraz jak o tym myślę. Tam są... O Boże, idę po budynek rewelacji w pierwszej kolejności. To pierwsza pomoc była taka dobra, dlaczego nie tworzyli drugiej? Bo już nikt nie potrzebował drugiej pomocy, proste. O, da się teraz się ma. Ale zaraz modale mi zacznie spadać, to czuję. Yep. Wy nie zdążycie to. Zostawcie moje centaury, chuje! Niech zgadną, oni zaraz po szkielety pójdą, prawda? Tak nie przejdą, bo będą mieli za ciasno. Moral to liczba mnoga czy pojedyncza? To jest jedna z tych upewniwych tutaj, do których nie jestem pewny, powiem szczerze. Okej, okay, uznaję, że tu na wodzie nie, więc idę lądować. No co, patrzcie, jeszcze mnie nie stać, bo nie mam ludy, a tu jest dużo ludy. Miałem iść po Bucisie. Tu jest opończa na pewno. I Widominą będę chciał generalnie tylko zasoby zbierać, raczej miałem możliwość, nie będę chciał nią walczyć, bo po pierwsze Wokiel ma nekromancję, po drugie ma kapcie z wampira i zaraz będzie miał buty nekromancji. Nie mogę tawać, bo do kuchni przyszła jakaś baba. Tak mi przykro. Kobieta w mojej kuchni, najgorzej. Gotuję coś tak niemożliwie kurwi. Brzmi jak przeciętna ryba. Jak ryba? Albo nawet. Ja nie mam speeda, ale ja przydałem mi się. Hej, nie będę kłamał. 87. 69, ale to wydaje mi się, że ten, że ja bym się bardzo uparł, to same te. Sami czarni też, żeby dawali to radę. Ej. Bąk. Ostatnie. I trzecie partnerstwo. Więcej ekspa. A ty idziesz zgarnąć wszystkie możliwe zasoby w okolicy. Całe ciemności. Doskonale. Budynek tam. On dawał plus 15 chyba. No dobra, z ciekawości, czy jest jakiś amulet? Domyślam się, że nie będzie. A jest na pewno ten. Na pewno jest. Więzienie i w tym pewnie jest Sando. Ale to nie jest zmartwienie na mnie z tej chwili. Centaury sobie dołączyć. Jasne, będą jednostki do przytopienia. Smocza krypta. Nie stać mnie, bo potrzebuję 5 każdego zasobu. Fuck. Jest 6 dzień i o co mogę myśleć, czy opłaca mi się je przytapiać? Przejść po zakupy. I mean, słuchaj, musisz, nie musisz. Daj mi tę siarkę, bo chcę smoki. Zobacz, mam maksymalną ilość liczbę jednostek, mógłbym mieć w tym momencie. O, chcę opomnieć przeciwstawienia, która jest tu. No dobrze. Gdzie są jakieś darmowe zasoby w tej chwili? Jak przejdę, to tutaj. O. Środki łucznicy. Oj, tak, tak. Łucznicy dla nekromantów to chyba najgorsze to może być. Nie wiem, czy jest zamek, który gorzej korzysta z łucznictwa niż ten, niż nekropolia. Sanda nie zrobił niczego, chyba że liczenie płacenie alimentów. Kiedy Sanda nie płacił alimentów? Nie przypominam sobie, żeby Sanda miał jakiś problem z alimentami. Mógł co najwyżej nie rozliczyć się za ten. Za amulet, ale podatek? Inferno, Stadela.
I guess. Zostawcie moje centaury. Wejście szkieletów. Dobra, tutaj niestety muszę się przywijać przez osobę. A tam pewnie będzie potrzebny ten. Tam pewnie będzie potrzebny amulet poprzedniej misji. A nie, jeszcze lepiej amulet śmierci, czyli idę. Dobra, zobaczmy co mi uczony powiem od... tutaj chciałem iść. Ulepszajmy sobie dalej budyneczki. I sobie na ataku nie będę narzekał. Ta wróćka, ale ja chcę je pobić. Zastanawiam się, czy na szybkiej walce byłbym w stanie jakoś szybciej to ogrywać. Ale tam bym się z kolei bał trochę, że ten, że pędzą mi w jakiś głupi sposób szkielety tracić. Dobra. Ogólnie to mam wrażenie, że bardzo by mi się przydało ogarnięcie tego portalu miejskiego. Ale nie spodziewam się, żebym miał go dostać. Powiem szczerze. Mogę próbować polepszać gildię magów, no na pewno, ale jakoś za bardzo w to nie wierzę. O nie, morale. Bo co to jest? O Jezu! Nie widziałem tego, powiem szczerze. Chyba zbyt kiepsko pamiętam te starsze kampanie. Zwłaszcza, że to wygląda jak ten. Jak Sandro ze starych kampanii, a nie z nowych. Oczywiście, że musiał tam pójść. Kurwa. Dobra, chyba nawet nie chcę mi się prowadzić innych jednostek. Bo Black Knight sobie sami poradzą. Środka magia wody, miasto puste, niebieski przegrywa. A, jest spotkanie po wodzie. To jest podgryw. Jest miasto na piątym poziomie ewidentnie. Dobra, sala ciemności. Plus jeden do mocy, mocy nigdy za wiele. Dawaj mnie tak. Na smoczoku wtedy brakuje mi tęci i jeszcze przez chwilę będzie mi tej tęci brakować, zdaję sobie z tego sprawę. Trochę mi smutno, że mój bohater, ten, który jest rycerzem śmierci, jest w tej chwili dość mocno magiczny. Ale... czasem trzeba handlować z tym, co się ma... w ogóle. To jest to, to jest to. Środka logistyka nie pokażę. I czy są jeszcze jakieś luźne zasoby? Luźne zasoby... nie. Co za to mogę zrobić? To zgarnąć... 14 ma jakąkolwiek produkcję, tak. To mogę zgarnąć z obu miast jednostki i pojechać z nimi do tego. Okej, to powiem inaczej. Bierz to. Bierz... Zupę tak. Ty bierz to. I Widomina będzie, ta, będzie zbierała jednostki z miast i będzie je przytapiała na szkielety i przychać będzie przywoziła jednostki dla Wokiala. To brzmi jak całkiem rozsądny plan. Plus jeden do wiedzy. Zobaczę, kiedy to jeszcze potrzebuje czasu. Hmm.
Zastanawiam się, co dalej. Ile epki nie da to robić? Mógłbym pewnie oszczędzać manę, ale nie czuję aż takiej potrzeby w tej chwili. Zwłaszcza, że obok ma studnia. Idź po jednostki. Skidę jeszcze dodatkiem. Tylko czekam, aż się okaże, że w moim mieście jest gwarantowany ten miejski portal. I będzie nic smutno. Ale bym się nie dziwił, powiem szczerze. Wait, wait. A tak. Wejścia ciężkie tu dodatkowych. Na pewno będę miał dużo tych. Dużo do zgadnięcia w tym skarbcu impów. Dlatego jestem pewien akurat. Wiecie co, czekajcie. Tylko, że jestem leniwą szlurbą i nie chce mi się... Okej, nie mogę aż tak chyba. Bo nie, chyba tak było da zrobić. Zobacz, mam wszystko, co się da mieć na maksa ulepszone, już ulepszone. Więc teraz tylko... I zbierać jednostki. No i się... No i nie biorę już tak mocno, no i tu. Też na bieżej. Trzaska inteligencja, postawa mądrość. Mądrość chyba bardziej mi się przyda niż inteligencja tutaj. I mogę patrzeć, co tutaj będzie wlatywało w gildii magii. Jesteśmy w 1/5 naszej wspaniałej armii. This is fine. Kolejny pikierze, kolejne elfy. Pamiętaj, żeby się z tym nie bić. Gildia Magów poziom 3. Jeszcze mniej jesteś, no nic. Chciałbym dostać więcej szkieletów na walkę. Nie! Zostaw tutaj twierdzenie, że wystarczyłoby po prostu nie tracić szkieletów w walkach takich jak ta przed chwilą. I wszystko byłoby ok. Wiecie co. I to gorsza, nie mógłbym powiedzieć, że tak nie jest. Wait. Ach ci przeklęci czarni rycerze. Moja waga podchodzę tymi szkieletami, żeby znowu i więcej tracić. Ale miałem przez to na myśli. Gildia Mag na 4 wymaga jeszcze więcej tego badziela. Podaję 8. Niech je portalu nie ma, whatever. Dusz, no znam uczuć, u mnie też jest dzisiaj paskudnie. To jest... To... Strasznie upierdliwe uczucie, kiedy niby wszystko wokół ci mówi, że nie u nas nie jest gorąco temperaturowo, ale jednocześnie człowiek czuje, że jest ciepło. Tak za ciepło zdecydowanie. Pójdę tutaj, pójdę zgarnąć jednostki stąd. I pójdę na statek. Magiczne butelewitacji, mnóstwo puszników.
Kurde, z kruszkami trochę nie chce się bić, bo oni mi otrzymają szkielety wszystkie możliwe. Będzie mnie to zastosowało. Więc chyba ich akurat sobie oleję. Jakby wszystko inne spoko, ale jednostki strzelające niech się idą kochać na razie. Wiele ośne burze. To u nas ostatnio też jakoś tak było, że niby zapowiadali, że będą burze, niby że malaci w ogóle. Nie, cisza. Zero, nul. Czego chcę tutaj prowadzić? To mnie zastanawia. A to już mogę zaczekać chyba na tą nagidę magii. Order męstwa, którego chyba nawet nie widziałem. Więc trochę unlucky. Jaka jest szansa, że wrzucając szybko walkę dacie wam szkielety? Chyba zaraz pójdę sprawdzić. Dobra, ty podepłyń tu. Zakończa, trochę do topu. Wrzuca szybko walkę. Bidier 2-0, doskonale! Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Na piątym jest implozja, jak to mieliśmy też w innym mieście. Bardzo pikiniery, stracę jedną zjawę mogę stracić. Stracę 0, doskonale. Tam są me dupy. Gdzie jeszcze są artefakty, to mnie zastanawia. Artefakty i potencjalnie jednostki, które biją wyręcz. Wchodź do miasta. Gdzie była szkieletornia? Szkieletornia. Jest. Nice. Zaczekaj turę. Wyjdź tu. Wykup wszystko. A. Tak się zastanawiam w sumie. Nie. Wszystkie o to może nie. Aż tak ambitnie się nie czuję. Siadę z powrotem. Nic zabijać. Moje kusznik ostałem się nie tykać, miałem możliwości. Dwa wampiry straciłem, nic wielkiego. No big deal, I want more. Straciłem dwa szkielety, gra jest niegrywalna. Chodź tu. Widominko, przekaż armię, to jest... Najlepiej łącznie z tym i łącznie z tym. O. No i dobra. Już się. A Wokial idzie bić dalej pikinierów. A ty i spać. Aż sobie tak się zastanawiam, czy warto, żeby ona szła spać. Weź od niego opończa, co? I pytanie, gdzie oni chcieli ode mnie opończa? Opończa przeciwstawienia była potrzebna... Nie tu, bo to był amulet śmierci. Nie u mnie chyba, right? Nie, u mnie nie ma w ogóle żadnego tego. To było opończa. Nie, to jest order. Gdzie było opończa? Co ty masz z opończą cieni? Gdzie ona była? Byłam wylew. Tu jest on. Nie, bo jeszcze raz. Tutaj nie ma żadnego. Tutaj wysiadałem. Tu jest to. Tutaj. Okej. Okay. O mój Boże. Czemu ja to odpikałem? Tutaj. A Wokial może iść dalej bić się pikinierów. I zaś miasto czerwone przegrywa. Tutaj niestety też nie ma tego. Tam portala, ale to było do przewidzenia akurat. Tu
plus 3 ataku. No dobra, chyba nic z wielkiego nie serca. A te podgranie to będą również następne scenariusze. To mnie właśnie zastanawia. Bo to oznacza, że pewnie bardziej zgrane wszystkie artefakty, które są na mapie. A trochę ich jest jednak. Dobrze, ci się ma. Lisze chcą dołączyć. Zróbmy tak. Wampiry chcą dołączyć. Whatever. To jest dobry mem, nie powiem. To nie akurat mnie ma ten Sando. Ma parę szkieletów. To nie było tak warte. Znaczy, ta armia wokół niego spoko. Ale ten, ale... Sam Sando ni cholery. Dobra, to gdzie jeszcze co jest? Tu są amulet śmierci. Amuletu śmierci jeszcze nie miałem. Jest na pewno ten śmieszny... Order męstwa, on był tu. Nie, czyli muszę przejść w centaury i spać. Pirate Software. Najlepsze jest to, że Pirate Software chyba nie jest jakoś bardzo pirackie. Wbrew nazwie. Nie, że... Order męstwa. I Order męstwa się niosło tu. Okej, wezmę ich obie. I za order męstwa co ja dostanę? Czy coś nie da szybciej przejść? Nie. Masz jeszcze tylko 3 tygodnie. Mało. Teleportacja walca, nie teleportacja jako taka w tym. A nie teleportacja w na mapie świata. O. Zastanawia mnie teraz, gdzie jest amulet śmierci? Gdzie może być amulet śmierci? Bo nie ma tu zejścia do podziemi. Sam tego nie ma. Tego nie masz. A tu go to. Chyba, że to jest tak, że w tej drugiej misji można go użyć tutaj. To wtedy miałoby to jakiś tam sens. Anyway. Muszę iść pozabijać jednostki. Na pewno są jeszcze te głupie chochliki do uciskania. Przestań oglądać. Excuse me. Tak. A, tylko setka była. Mało. Miałem nadzieję na więcej. Tylko 2 tygodnie, jada. Wydaje mi się, że jak tutaj wejdę i wszystko wykupię... I przetopię, to będzie ok. Czekajcie. Szkielet ognia. Idź wszystko przetop. Idź wszystko wykup. Łatwo. Steam 14. Musisz pokonać motor teraz śmieci. Niektórzy też nie chcą przypuścić się tylko, jeżeli to będziesz... Jeżeli będziesz posiadać artefakt zdobyty podczas przedniej misji, artefakt po drugiej stronie granicy zostanie przeniesiony do następnej misji. Amulet śmierci. Chuje. Chuje. Chyba, że te domiaki się bardziej opłaca. Nie martwy król Mot. Odmawia poddanie się rozkazom króla Gryfinhata. Musi on zostać przykładnie ukarany, aby wszyscy ujrzeli, iż podobne akty zdrady nie będą tolerowane. Mot? Mot skoncentrował swoje wojska
na należący... Bistaj, makakadża, bistaj, bistaj, makakadża, makakadża, bistaj, makakadża, bistaj, bistaj, makakadża, megidolon, megidolon. Kiedy już zabijesz mota. Otrzymujesz list od króla Gryffindorta. Dowódca, jeden z moich generałów, mot nie wykonuje moich rozkazów. Twierdzam, że nie powinniśmy atakować Rafi. Nie potrzebujemy go do realizacji naszych planów. Potrzebujemy jego armii. Nie mogę sobie pozwolić na subordynację. Twoim zadaniem jest znalezienie mota i zniszczenie go. Gdy tego dokonasz, wpisimy go i poddamy naszym rozkazom. Wykonaj to zdanie, zostaniesz moim nowym generałem. Na widocznie młodego króla powoduje, że ciarki chodzą ci w plecach. Musisz jednak wykonać zadanie. Rozumiesz, że nie możesz sobie pozwolić na luksus porażki. Nie wiem, czy porażkę kiedykolwiek można określić luksusem, ale tak to woli. Anyway, mam dwie miasta, a jak dwa miasta, to dwóch tych. Dwóch bohaterów też polecam. O, sam to witam. Kopalat. Jak na to, że jest magiem, to trochę nie podoba mi się pierwszy teren, na którym się znajdujemy. A po drugie to, że nie mam jeszcze magii tak naprawdę. Bo co ty masz? Spowolnienie. Spowolnienie jest jakimś wybitnym zakręciem. Na początek gry nie będę kłamał. Czy mam też bez? No co, standardowy setupik będzie robione? Kasa... będzie taktyka... Wracaj po spele... Będę tylko w jednym mieście dojść tego wicha? Chyba? Chyba, że w drugim mieście po prostu na hama wezmę i wykupię drewno. Tak. Ale to zrobimy później. Tu nie będę wypływał. Tu mogę mauzoleum potencjalnie. No. Szybko całkiem. 55 ekspa. Logistyka. Logistyka zawsze. Drewno. I chyba zaraz się skończy moja wesoła przygoda. Jeżeli chodzi o eksplorację. Tu ratusz, tu... stadela? Tutaj kapla, magia ziemi. Magia ziemi tak ma, to zawsze jest w porządku. Takie mam wrażenie, że co by się nie działo, to nie możemy wyjść źle na magii ziemi. Zobaczcie, to nie, tu zrobimy chuja, a nie zamek, I guess. Drewno, 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 drewno. O, dobra, tak pójdę. Ty wejdź i zaczekasz na kolejny ty. Kupracz. A ty zup. Pamiętasz jak jest? A zaczekasz na kolejny tydzień, żeby mieć jednostki. Z jednostkami będzie można myśleć co dalej. Dobra. Stadela? Stadela. Czy mogę mieć stać na wykupienie jednostek? Bo teraz jak sobie nastawię, że mogłem popełnić drobny błąd. Może nie być mnie stać, nie będę kłamał. Jeszcze tylko jedno tura? Czarny przekroje zgadnie. Taba 9. I taba 9. To jest mnóstwo grup. A to wygląda jak coś wygrywable, szczerze mówiąc. Ale dobra. To w pierwszej kolejności. I Sandro może udawać, że się bije, I guess. Pozgarniam sobie kopalnię. Czy ja tutaj mogę sobie pozgarniać kopalnię? To mnie zastanawia. Jezu, aż tu jest bogato. To pytanie, czy tam się da dopłynąć, dlaczego nie? Mnóstwo żywieńców. Chcę się dołączyć, nice. Może ci też będą chcieli. Ci na pewno nie chcą. Liv, masz 40% na wszystkie. Nie pijesz tak często, więc nie doprowadzisz mnie do ruiny. Spokojnie. Włączasz kowalkę przy okazji, bo zapomniałem o tym kompletnie. Ci ożywieńcy uciekają, jest mi to bardzo na rękę. No dobra. Doskoczę jeszcze po te zjawy. Ci się mnie boją na całe szczęście. Dobra.
Dobra. Zaczekam na kapitan w następnej turze, bo dwa miasta zdecydowanie się nie utrzymają z tego. Zdecydowanie się nie utrzymają z tylko jednego. Znaczy dwóch ratuszy. Potrzebuję przynajmniej na kapitana. To ten aż ma iść na strzałę. Hej. Nie zdążą niestety. Błagam, powiedzcie, że one mnie nie zignorują. Nie zignorują, ale dobrze. Ale te zombie są potężne. Nie, to jest to. Trochę hejce, jak słabe są zombie. W sensie, to są takie... Dosłownie one służą tylko po to, żeby tankować. Uuu, złoto. Część moich problemów ze złotem została rozwiązana. Chciałbym jak najszybciej sobie przydać to garnąć kasy. Kapitol. Ja. Przez to potencjalnie mogę przejść, nie wiem czy chcę. Z Gitan to jest jedyne co mogę w tej chwili zrobić, chyba że chcę z wampirami się bawić. Wrócę po jedno. Wrócę po młyn w następnej tej. W następnej turze, potem po jednostki i wtedy będę myślał co dalej. Dużo żywieńców Sando dostaję. Szkoda, że to akurat Sando, a nie ten, a nie czarna. Może nie czarna potrzeba by ich bardziej. Jako ta bohaterka wojenna. Płatna jest dla Sando, doskonale. Wiesz, tak to jest Sando. Idź pod ruda. Ach, minions i bierz jednostki stąd. Tylko jednostki biorę. Zastanawiam się, czy chcę ktoś ulepszyć, ale na razie nigdy. Potrzeby ani sensu. I skoczy może... A, ich tam jest mnóstwo, ale i tak chyba mogę skoczyć, panie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ktoś tam się rusza powoli. Nie dobrze. A może poczyszczę krasnoludę? Może to ma sens teraz, jak o tym myślę? Mm. Dobrze, jest to najmniej interesująca. Grupa serwerów, kolejny garnizon, grupa wam... Mówcie mi jeszcze, przyjaciele. Ej... Ja tylko pożałuję, prawda? Oczywiście. Moje szkielety. Zostaw mi szkielety. Uju. Mistrzowski talent. A może finanse? Weź finanse. Ja nie wiem, tego potrzebuję. Ja się właśnie zastanawiałem, czy ich tu dużo będzie. Na szczęście jest relatywnie niewiele. No ja to czemu zombie są takie słabe? W sensie ofensywnie. 5-5, 2-3, 5-5, 2-6. To jest właśnie sama i nielepszona wersja. No sam, może tak będzie lepiej. Co tam dobrego wpadnie? Na pewno tak się przyda. 2500. Mało. Ale trzeba z tym handlować. I idźmy na te. Aż z drugiej strony mnóstwo. Czy ja chcę iść na mnóstwo wampirów? Chcę iść na mnóstwo wampirów. Tak zwane, co może pójść nie tak? Jeżeli wasz odpowiedź jest wszystko, to macie rację. Gdzie wziąłem bohatera? To nie jest jakiś bardzo silny, ale... Nie, też jakieś bardzo słabe. I guess. Wait.
Pewnie będę miał tu trochę sad jako tako, ale nic, czym nie da się handlować. Ja myślałem, że dam radę. Oh well. Znaczy pobite może? A się musieli na te szkielety. Czemu i te są? Znaczy ja się domyślam czemu, bo szkielet to najsłabsze jednostki. Ale i tak nie tak. Kurde, mam wrażenie, że jeżeli go oleję i popłynę na morze, to ten... To on mi nie da spokoju. Kurczę, biorąc maczek tak to jest siła i obrona. Wolałbym, żeby odwrotnie, że to jest to, co mi daje plus do tych statystyk magicznych. Ale niestety aż tak dobrze to nie ma. A i na pewno nie pomaga, że on tutaj będzie sobie teraz chodził i zbierał wszystko jak leci. Chodź się po jednostki, nawet jeżeli nie ma ich tu jakoś specjalnie dużo. On se tu będzie zbierał. Czy ja chcę? Mogę się sobie. Sando będzie moim najsilniejszym bohaterem, I guess. Siódmy dzień, niby. Więc mógłbym chcieć doczekać już i przy okazji sobie mandę odnowić. Ej, to chyba tak samo zrobię, że doczekam. A ma rozwalone kompletnie siarki. Jest tam oca albo klejnotów. Będzie miał za mało raczej. Chociaż... Dobra. Kościeje dostały tydzień. O Boże, nie jesteś miała wszystko? Na jednym bohaterze tylko? To bardzo interesujące. Muszę też iść tamtego kolegę znębić, powiedzieć mu, że daj mi spokój. Dobra, ty idziesz płynąć. Nie, nie stać mnie na zakup, tylko i tak muszę tam podejść. A z tym kolegą się teraz spróbuję rozprawić. Powiedziałem, spróbuję się z nim rozprawić. Ma dużo ataku, a to jedyne czego ma dużo, więc bardzo whatever. Wait, wait, wait. Ochrona przed ogniem. Oh no. Tyle ognistych rzeczy, które mam. Bardzo mnie bawi, jak mój... Kończy się na tym, że mój magiczny bohater będzie moim fizycznym bohaterem, I guess. To na gnie chcę iść, to na pewno. Ale chcę iść tutaj. Zróbuję sobie statek i popływam chwilę. Tutaj salki. I powkurwiajmy się, że bohaterowie mi wychodzą znikąd. Zwłaszcza jeżeli są to bohaterowie, którzy mają jedną jednostkę. Raczej tam się da podejść. Nice. Galtran, mój przyjacielu najdroższy. Tak się nie robi.
Ja no muszę z nimi zaraz porozmawiać na ten temat. Że oni jak sobie kazuowo do mnie przychodzą i próbują mnie wpływać tylko. Tak samo z tym Mondorem, który sobie tu się... Nie no, pojebię mnie. Czekajcie. A czy wy to widzicie? Przychodzi sobie taki i będzie ci biegał. Jak głupia kurwa, kto jest. Bo myśli, że jest fajny, że ma jakieś 15 garnizonów poobsadzanych dosłownie niczym. I myśli, że ja mu nic nie zrobię. Dobra, koniec zabawy. Idziemy porozmawiać. Chcę wylądować w tej turze, to na pewno. Oni nie zdążą dojść do mnie chyba. Nie, nie ma szans, żeby oni do mnie zdążyli dojść. Po prostu zastanawiam się, kiedy muszę jednostki rekrutować w tym mieście. Próbuję teraz już, nawet jeżeli to nie będą wszystkie. Wiem, że są słabe, ale mimo wszystko nie powinno tego umrzeć. 119? Nie, nie ma szans, żeby umarły. Ale to przy okazji mogę wykorzystać trzecią bohaterkę do gnojenia skurwysynów. O, tu jest nekropolia, nice. Wander, mój przyjacielu, co ty masz? Relatywnie niewielką armię, bym powiedział. Bo nie jest ona jakaś super mała, ale też nie powinna stanowić zagrożenia. Hello. Bye. Ładne sobie odlecę, żeby trochę przeoczenić świat. Ej. Jeżeli dobrze mi się wydaje właśnie, te szkielety tutaj będą próbować podchodzić. 56, 86, wyrońcie się. Wy zaatakujcie. Wy też zaatakujcie. Wy strzelicie. Zrobicie? Tak. Nice. A, kurde, myślałem, że zabiję. No i git. Kolega przestanie mi upierdliwe rzeczy robić. Dobra, jedno miasto. Tylko ma tego dość sporo i jest to zamek. To jest moim celem? Ale szmota jest też śmierci. Nie dziwię się, że on tutaj siedzi. Ja tego chyba nie wygrywam tak naprawdę w tej chwili. Takie mam wrażenie. Zwłaszcza, że jest na przykład tej ziemi, więc nie mogę magii używać. Więc chyba najpierw chcę chłopa ograbić ze wszystkiego dosłownie innego, co ma, a potem myśleć o tym, żeby tamte miasto ogarnąć. A, on będzie chciał do mnie wyjść. Czy to jest mod? Da się kreować, jaki to jest bohater? Czy niekoniecznie? Wygląda jak Klawius, ale to niedobrze może być ten inny bohater, jeżeli chodzi o to, że ta kampania jest 89. Jesus, dużo strasznie. Jeśli 260, one mi za dużo raczej zdadzą. W sensie ja domyślam się, że ja tego nie wygrywam, tak? Więc pytanie będzie, w którym momencie ja próbuję uciec z tej walki.
Bo jednak różnica liczebnościowa jest odrobinę za duża, żeby myśleć o wygane? Chyba, że nie, no raczej nie. Nie wydaje mi się, przynajmniej. Ale jeszcze ucieknijcie. Wait. No, smoki też będą dość mocno tębiane, coś czuję. Bąk? Anle? Dobrze, ich zostało 4. Może liszę mi to wygra. Okej, to może być problem. Wait. To może być duży problem. Wait. Więcej. Yep, to czuć niestety. Fajne z punktów, jak szybkie są szkielety na speedzie 8. Wy macie też 8. Czyli chyba muszę ich strzelić. Chyba, że zjawy mają... Nie, zjawy nie mają 9. Tutaj może stanę? A w ten sposób? Jawy? Broń się? Mało tego za dużo zdecydowanie. Przemać. Wait. Będzie się? A, kurde. Dolesa zjadł niestety. To lucky, bo z wampirami niewiele zrobię, niestety. Mogę jest powolnić w następnej turze, potencjalnie. I próbować się kajtować tymi. Próbować kajtować fiszami. Bo one mają 7, w macie 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli tak do mnie dolecą, I guess. A trochę za mało im będę zadawał. Spowolnienie tutaj. To jednocześnie było ostatnie zaklęcie, które mogę rzucić. Nie, to nie jest wygrywalne. Mają za dużo tego po prostu jeszcze. Zwłaszcza, że jestem trochę otoczony. Muszę się raz na jakieś dwie tury ruszać. Próbuję mu zadać jak najwięcej strat, ale... No właśnie. To wciąż jest problem. No to jest duży problem na przykład. Teraz 2, 3, 4...
Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, czyli będzie mógł tak podejść. Dwieście dziewięćdziesiąt. Dobra. Na szczęście mogłem w miarę rozsądnie uciec. Czy to małe miasto jeszcze drugie, czy nie? Przestań stać mi manę! Proszę, a nawet nalegam, przestań stać manę. Zaawansowana logistyka. Zaczekam na jednostki i pójdę chyba po raz kolejny. Bo wydaje mi się, że jeżeli zbiorę jeszcze raz jednostki, to powinienem być w stanie to wygrać. Zwłaszcza, że znowu będę miał manę. Tylko będę musiał polepszać je odrobinę. Zwłaszcza, że upiory mogą mi po pierwsze dawać manę, po drugie być zauważalnie szybsze. O, tu jest miasto przy okazji. Nie jakieś bardzo mocno pilnowane, ale... Dobra. Co my tu mamy? Jest Floinis, do którego trzeba przejść dookoła bardzo. Jest jedno miasto, do którego niestety już teraz nie wejdę. Goddammit. Tu jest tylko Cytadela, nie ma zamku, więc... Jest raczej do zabicia. Wait, wait, wait. Bo oni będą wychodzić na szczęście. Będą wychodzić. Nie będą. God damn it. Mam dziwne i niepokojące wrażenie, że moje smoki mogą tutaj nie przeżyć. Więc nie wiem, czy zaraz nie będę go stamtąd wycofał. Bo to jest 40, nope. No, tego nie przeżyję. Tu jest mu zniszczony, co tu mogę podejść? A, czekaj, zaatakuj zombiaki. Odleć. Nice. Coś tu dobrego macie? Nie, ale mogę odpocząć się i manę zebrać. A ty, mój drogi, wykupuj wszystko i idziemy ponownie. Wykupił wszystko? Nie, nie wykupił wszystkiego. I tak mnie to niepokoi. Odewa ta hamowa grupa. Znaczy w sumie, jeżeli miałbym odkrywać zamek jako tako, to może nie wystarczyć teraz, jak o tym myślę. Więc tym bardziej zastanawiam się, czy to ma sens. Tu jest zamek. A powinienem być w stanie go zdobyć? Na kilka pytania? Zwłaszcza, że zagam odpowiednio agresywnie. Dalej, do przodu. Do przodu. I do przodu. To oni pewnie, a nie będą szkielety strzelać. Nie wiem czemu. Powiem, że nigdy nie wiem czemu i tak się upali, żeby szkielety strzelać, a nie te w lisze. O, mówcie mi jeszcze. Otwierajcie przede mną wrota. Tak, tak, zdecydowanie jestem za. Odejdźcie tu. To się stać, ale nic nie szkodzi. Nice.
magia ziemi, magia ziemi. Odpocznij sobie po manę. Wejdź tu. Tu jest bohater jeden kościelny z mlokiem, więc bardzo potężny whatever. Zobaczę, czy mają jeszcze więcej zamków w sumie. Widziałem gdzieś bohatera. Tu jest ten. Jest na wszelki wypadek sobie wykupię jeszcze jednostek. Kosandro? Gdzieś jeszcze chyba widziałem. Tu nie. Tutaj jest dwóch. Tam Mika z jakąś niewielką armią. I Loinis. Na szczęście są tu zablokowani, więc mam w miarę łatwość ich ogarnąć. Czy tu coś jest? Mnóstwo kościei. Trochę expa. I Sandro. Weź coś tutaj. To jest moja niewielka armia. Maszczałka? Ta Mika niestety też ma maszczałka. Au, to bolało bardziej niż myślałem, że to boli. Przestań mi zabijać szkielety, chuju. Nalegam, przestań zabijać mi szkielety. On nie przestaje. Jak żyć, jak nie przestają? I nagle dostaje komunikat, że ucieka, ale byłbym słony. Zalata na tak, kolejny nic z jednym szkieletem, a jak? God bless bohatera z jedną jednostką. To chyba nie mają niczego, co by im pozwoliło ten... Co by im pozwoliło jakoś przechodzić, nic? Zjaw, nie zaszkodzi. Gdzie ten bohater biega, co on robi? On ma jednego smoka kościanego. Ja nie mam wrażenia, że jeżeli ja stamtąd wyjdę, to pożałuję tego, więc... Wolałbym tego nie robić. To jest od zajobu... kasę. Wybiorę to jako kasę, bo mam wrażenie, że moje miasta nie ogarniają aż tak dobrze utrzymywania więcej niż... Więcej niż... jednego zamku. Sandwich tu. Czarna, pozgarniaj trochę tych, żeby mieli mniejszą produkcję. Podejdę też z tej strony, żeby chłopek mi nie mógł po prostu uciec w żadną, jako tako. Mam nadzieję, że tak zadziała. Ale chodzę w atacha mnóstwo. Nie wygląda to dobrze, nie będę kłamał. Tak mnie denerwuje, że tamten jeden chujek mi tak po prostu biega cały czas. Bo on tak naprawdę nie stanowi żadnego zagrożenia dla mnie, tylko on będzie sobie tam biegał jako tako. I to jest męczące. Jak żyć? No, to jest dobre pytanie. Ja wiem, że nekropolium się nie żyje, ale wciąż mogę zadawać takie pytanie. Czy on wychodzi o Nimbus idzie do tego miasta? To
wyrwać z tego wszystko. I możemy się dostać co dalej. Dobra, ogólnie są chujo. Idźmy stąd. O, widzisz. Mów mi jeszcze. Dostaliśmy parę artefakcików. Czy było ich wszystkich na ulepszanie wszystkich jednostek? Chyba nie. Nigdy nie pamiętam. Wiem, że jak są te folty na wzgórzu, to one mają taką możliwość jako tako, ale tak to wydaje mi się, że nie. Dobra, ty wracasz tutaj. Ulepsz sobie wszystko, co masz. I zaraz zaniesiesz całą wesołą ferajnę do Sando. I Sando ze wszystkim już pójdzie. Mam nadzieję, że kończysz misję. Zjadłeś? Czego ja nie mogę po... A, bo tutaj są czarnieterze. Okej, okej. I Czaro. Sando jak już tam pójdzie, to... Moje, wydaje mi się, że powinienem być w stanie pójść skończyć z tym, co mam. Aha. Czy ja się mogę sobie przekazać? To. I teraz pokombinujemy to jeszcze. Mam dużo targowic, na szczęście, więc mogę sobie pozwolić, żeby posprzedawać trochę rzeczy. A nie, na koniec tam trochę. To wiele wyjaśnia. Oni idą mi zająć miasto. Nie no, nie dajmy im tego przeszkody. Prawda? Słynne ostatnie co ja wiem. Dobra. Co ja ci mogę przekazać? Wszystko to nie jest smokami i kościami. A smoki powinien być w stanie ulepszyć tak ciak. Jest to ostatni dzień w tygodniu, więc też this is fine. Czy ty masz jakiś... To jest plus jeden siła ataku obrony. To możesz przygarnąć. A to jest o szczęście, więc tym bardziej możesz przygarnąć. Ach. To teraz mówię jeszcze ten tydzień i wychodzę z miasta. Bo akurat widać, że nowy tydzień ma być. Jeszcze tylko jeden tydzień. Jeszcze tylko jeden. Przysięgam. To będzie ostatni. To już naprawdę ostatni. Tak. Czarna może iść bić Nimbusa, Gimbusa. A ty weź tam. Czarna może iść się tu bić. Ty się możesz iść tu bić, ty wracaj do miasta. Czarna tu. A ty idź po to miasto nieszczęsne. To nie jest armia, której się boję jakkolwiek. Jest niech spierdala. Ty idź tutaj spanko. A ty idziesz kończyć misję, I guess. Aż w sumie ten bohater na wejściu chyba tylko będzie ten. Chyba będzie tylko tę obrońcą. Yep. I on jeszcze uciekł, to ciekawe. Dobra, fight me. O płyta, on ma tego więcej niż myślałem. Ale i tak wiesz, że będzie dobrze, więc
dam radę. Mam zauważalną przewagę liczebną, więc wierzę, że to jest nawet nie winable, a łatwa wygrana. Słynne ostatnie słowa, zdaję sobie sprawę. A i smoki... Podaję się do drugich smoków. Potężne, nie będę kłamał. Ja tak zabijecie. Trochę za mało chyba. 81. Ja nie aż tak mało jest. Podnoście tu. Proszę więź to zrobić. A wam kiedy padłe. Czerni zerze też. Kościane smoki też. Okej, okay, to już jest praktycznie to, co najgorsze mamy ze sobą. Teraz tylko te duże staki tak naprawdę zostały. Których też jakoś specjalnie się nie boję. Przestań mnie spowalniać! Więcej neklemancji. Więcej magii ziemi, więcej neklemancji. Do ciepła nie przycinka mod. Jestem najlepszym graczem w SMT. Stream 15? Chyba 15. Aby zwyciężyć, musisz zdobyć wszystkie miasta, zamki wroga, pokonać wszystkich wrogi bohaterów. Niektóre posterunki będą otwarte, tylko jeżeli będziemy posiadać artefakt. Trzy upełne smaki na start, to brzmi jak dobry start. Armia Erasji stoi na naszej drodze. Nadszedł czas na decydującą bitwę. Fala śmierci mam wrażenie, że bardzo rzadko jest wystarczająco silna, żeby była przydatna, powiem szczerze. I zna ich taktykę. Morale nie gra roli u niemartwych. Niemartwych? Wzmocnimy nasze armie ciałami rycerzy wroga. Nasze hordy przerażą tych, którzy pozostaną przy życiu. Wtedy spadniemy na nich jak rój wściekłych pszczół, aby zadać decydujący cios. Król Gryffindor wkrótce zasiądzie na tronie Erasji. Ponownie. Ponownie. Otrzymujesz bezpośrednie rozkazy od króla Gryffindora. A tak masz rozpocząć z trzech twierdz przy granicy z Eratą. Na początku wpływ powinien być słaby, musisz szybko zabezpieczyć ten, zanim wróg otrzyma wsparcie. Oczywiście jest, iż król Gryffindor chce ruszać tam Erafi, a tym razem zamierza zdobyć go siłą. Ruszaj, nadszedł czas. Nie mamy chyba limitu czasowego tutaj. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby miał być. Songs of Conquest. Powiem szczerze, nie wiem. Nawet nie wiem, czy słyszałem o Songs of Conquest jak tego. Na pewno czego chcę, to... Tartak. Tartak w pierwszej kolejności. Oj, nawet mam parę tartaków, nice. Szkoda trochę, że to nie działa tak jak w tych, jak w kampaniach Shadow Death, gdzie jak mamy bohaterów, których mieliśmy wcześniej, to oni przenoszą statystyki, które mieli. Zgaduję, że tutaj to mogłoby być trochę za silne i w ogóle, ale trochę by fajnie było, gdyby to tak działało. Mało destansji. No i... Słuchaj, na pewno będzie tak, że to jeszcze będzie rozwijane, że prędzej czy później będzie ich więcej, jada, jada. Może czemu ja nie przyjąłem po te zębyki? Teraz tu nie idę. Teraz zdecydowanie po nie idę.
Targowica, targowica, targowica. A, poskocz po to, to tak, to. Fajnie było to teraz, ja to zająłem na szybko, ale domyślam się, że to nie będzie takie proste. Chyba, że przybyłem tym bohaterem, który ma tego, który ma smoki na start, to wtedy można by też pomyśleć. Chociaż też trzeba pamiętać, że smoki nie są jakieś super silne. Smoki to nie, czy nie jest najsłabsze, siódmokierowa jednostka w ogóle. Takie przynajmniej zawsze miałem wrażenie. Jakby nie umarli, mają bardzo silny tier 6, ale tier 7 mocno nie domaga momentami. Potrzebuję trochę kaski, żeby ekonomię postawać, bo będą zaraz ratusze latały. Tu jeden ratusz, tu drugi ratusz. Tutaj mało zalam sobie machnę. To jest zupełnie kupa gościami. To, że to jest kupa gości, nie oznacza, że muszą być jak być bardzo słabi. Muszę też pamiętać, że to jest misja, która jest na hardzie, na tym już normalnym poziomie trudności, nie na jakichś niższych. Następnej turze chciałbym zamek tam zbudować, a jednocześnie wszystko u mnie teraz rudy wymaga. Kości, super. Wiesz co, pójstem. Idź po armię. Wiem, że to tylko szkielety. Zdaję sobie sprawę. Księgę czarów masz. Idź po kaskę. I zaraz pójdę po taniały. Najwyżej zgarnę od każdego jednostki, ale idę po tą armię. Znaczy idę po te anioły. Bo w ogóle są chyba zawsze są anioły, tak? Nie jest tak, że mi się już też miesza. Żywieńców, grupa powinna się mnie bać w tym momencie chyba. O, to nie jest jeden z kanala. Kapitol i na więcej nie jesteś. Nie będzie się nie bać, doskonale. A fala śmierci mi gówno daje. Death, zaatakuj. Prawie weszło. Fajt. Da się? Znaczy się, że tam podejdzie? Nie, moje szkielety, zostaw mi szkielety. Dziękuję. Wiatrak, trzy kryształy. Kryszteksy tak zwane. Tutaj banany. Aż tak mi nie zależy, ale nie będę jakoś bardzo narzekał na jego posiadanie właśnie. Cmentarz? Dworek? Mnóstwo ożywień. To z mnóstwem chyba wolę się nie bić, jeżeli nie muszę. Jakby nie czuję potrzeby, żeby to robić może w ten sposób. Dobra. Zgarnij trochę drewna. A, i chyba nigdzie indziej nie będzie mnie stać, bo nie mam tego. Nie mam rudy. Zombiaczki. Więcej zombiaczków. Zgarnij armię dla tamtego bohatera. Bez... I dosyłaj po grefę. Na salę ciemności mnie nie stać, ale w następnej turze może być mnie stać potencjalnie, jeżeli chodzi o rudę. Czy to coś jeszcze jest? Jest. Są garnizony praktycznie wszędzie. I te kościeje. To niestety chcą się ze mną bić.
1933, dobrze jak wypamięć. Ale dobra, tutaj jest kolejna ruda, więc to na pewno mi się przyda. Sala ciemności. Mauzoleum. Coś więcej? Nie, coś więcej. Dobra, to jest u glifów. O kurwa. Błędy mogły zostać popełnione, przyjaciele. Jestem pewien, że moje glify tego nie pożałują. Znaczy moje szkielety. Dobra. Nie ukrywam, że boję się mojej smoki. Znaczy... Nie wyrżnąłem się aż tak, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj u gryfów są anioły. Więc wydaje mi się, że koniec końców wyjdę na plus. Zwłaszcza jeżeli nie uda mi się nie stracić żadnego tego. Żadnego kościanego smoka. Znaczy upiornego, wiecie o co chodzi. Yep, 5 aniołów. O baby. Mając 5 aniołów mogę już myśleć w miarę sensownie o biciu się, I guess. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mogę. Chciałbym wiedzieć, że mogę. Plant nic nie miał, więc to pepper. No już tutaj też mi się uda dobudować. Tadala. Tutaj nekromatron, tutaj nekromatron. No dobra. Ty wracaj na swoje, a ty zobaczy. Zobaczę ile Wokiel będzie w stanie w sumie poogarniać. To zajdę tu po gildię magów poziom drugi. Odpocznę sobie przy okazji dla manę. I w przyszłym tygodniu zobaczę, jak tam z tej garnizonej. Nie powinno być jakiegoś wielkiego problemu, mi się wydaje. Chciałbym wierzyć, że nie będzie. Da. To jest to. Ty możesz sobie to wziąć. Pójdę za Wokialem, bo Wokial tutaj spuści w pierdol garnizonowi. Podkreślam, spuści w pierdol, nie będzie próbował spuścić w pierdol. No jak już mówiłem. To nawet nie jest bliskie. Jak to mi do pokazania prezentu wyszło pięknie. No i bardzo dobrze. Wszędzie mam. No i. Jesteś miała wszystko, czy nie jesteś miała wszystko w sumie? Nie wiem, ale chciałbym ulepszyć Dead Knightów. I zobaczyć, czy z tej strony mogę coś myśleć. Mnóstwo pikinierów. No nie wydaje mi się. Półtorej kafa mogę zgadnąć. A tam będzie zbierał te pewniejsze znajdźki. Spróbujmy jechać drogą, żeby mieć więcej ruchu. O, to się przyda. Mamy tu zamek, który jest trochę niefajnie ułożony. Mamy katbelta, którego powinien być w stanie raczej pobić. I mamy tutaj garnizon, z którym powinien być w stanie wygrać. Słabe jednostki, dzięki Bogu. Mój święty Boże. Dlaczego?
Wampirze, lodowie to tacy słabi. Nie jestem w stanie tego pojąć po dziś dzień. No dobra. Zaawansowana jakaś matencja. Kolega uciekł, no dobrze. Ciekawe się, pójdę zobaczyć, kto jest obecnie silniejszy przez to, że udało mi się anioły zgadnąć. Jaka część mi chce powiedzieć, że ja mogę być silniejszy w tym momencie? Widzę, że jest teraz gryfów. I fajnie by było, żeby oni go jeszcze nie zgadnęli. Nie do końca w to wierzę, ale zobaczymy. Ja jestem silniejszy według tego. To ciekawe. Tam ci zgarniaj wszystkie zasoby. Więcej aniołów! 14, o Jezu, jest. Jakby to nie jest tak, że lubię jak pada, ale... Dobrze jest, jeżeli raz na jakiś czas pada. Znaczy, wiadomo, że to pustynia i w ogóle, ale... Parę mnóstwo mało, no dobrze. Bo to jest pustynia, prawda? Nie jest tak, że... To jakieś losowe miejsce i... W tym losowym miejscu takie rzeczy się dzieją, prawda? Zamk. Witam. Nie mam przyspieszenia? Nope. Hello. Ach. I ty też możesz teraz zaatakować. Wait. Chyba ja zaczekam z nimi. Bo właśnie oni tutaj mogli mieć mądre pomysły, takie jak wychodzenie na przykład. To pikniarów. Nice. Właśnie wyobraziłem sobie, jak rycerze mogliby działać, gdyby do tego jeszcze mieli morale na przykład. O mój święty Boże, ale to było kompletnie bardzo interesujące by to było z pewnością. Że się tak delikatnie wyraża. Zaczekaj na manę. A ty, mój przyjacielu, powiedz mi, że coś to jest. Wstaję, żeby szybciej rysować. Potrzebujesz many, nie potrzebujesz many. Czas biegać. Tak zwane szybko bieganie będziemy uprawiać. Przynajmniej jednostek trochę. Wtedy tak buduję sobie budynki do rekrutacji, a zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie będę miał za co je kupować. W sensie jednostki. I trochę smutno się robi w takich sytuacjach. Septienna niech wróci po armię. Bo ona jest chyba najbardziej od armii uzależniona. Bo mam jednak bohatera, który jest tutaj dosłownie tylko jako zbieracz rzeczy, jednak bohatera, który nie jest jako zbieracz aniołów z siedlic. I jedną bohaterkę, która jest po to, żeby mieć armię. Dobra. Upgrade, sale. Tu jest... jakiś potężny zamek. Nie jestem pewien, czy powinien się go bać. Nie dziwię się, jeżeli coś stracę w tej walce, o tak powiem.
67. A ja się podaję się tutaj. Oj. Tylko szkielety wstaciłem, to jest fajn. Tajnie macie, macie gildię magów, macie na pierwszym, trochę na drugim. No, a to kolejny zamek zajęty, nice. Mogę być dalej. A tutaj sobie w sumie wynajmę kamikę. Niech ona sobie pozwiedza, co oni tu mieli. Bo podejrzewam, że trochę tego jest. Wracaj po jednostki. Ja zdaję sobie sprawę, że ten, że ja mam 6 zamków i wciąż nie będzie mi stać na wynajęcie jednostek z jednego miasta. To mnie bardzo przeraża chyba. Bardziej niż cokolwiek innego. Ale to jeszcze nie jest do ulepszenia, to nie jest do, to jest do ulepszenia, to jest do ulepszenia. To też miałem wszystko? Ledwo. Bardzo ledwo. Dobra, możesz tu wracać. Czy ja... Baga, powiedzcie, że to było tylko zejście do podziemi, a nie teleporty. Jeżeli to były teleporty, to... Coś mnie... Okej, to jest zejście do podziemi. Chciałem powiedzieć, że jeżeli to były teleporty, to coś by mnie lekko pokurwiło. Na szczęście ludzie to bardzo proste istoty, które lubią mieć drogi między swoimi miastami, więc wystarczy iść według dróg. Ja też się ze mną bić, przyjacielu. To gorsza, widzę, że absolutnie ma czym się ze mną bić. Zróbmy tak. Pamiętaj, ja nie boję się u niego niczego, co nie nazywa się zbrojni. Jeżeli zignorujemy to, ilu on zbrojnych ma, to jego armia nie jest jakaś silna. No, ma odzajowo zbrojnych. 700... dużo. Bank. Hop. Czekaj, od prawej chcę dodatkować o to. Hop. Ty chcesz za... ile wy macie? 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Albo raz, dwa, trzy, cztery. Czyli nie mogę ich zaatakować. Raz, dwa, trzy, cztery. Mogę. Raz, dwa, trzy, cztery. Musiałbym stąd. Okej. Okay. To chyba są bezpieczni przed zbrojnymi. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, są bezpieczni. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj. Ja, yep, jak już mówiłem, to jest to, czego się najbardziej boję. Weakness? Wait, wait. Zaatakuj. Bonk, bonk, bonk. Przypominam, że to on mnie zaatakował, a nie jego. Oh well. No i pamiętaj, nie jest to na rękę. Ja się cieszę, że oni podejmują niemądre decyzje. Takie jak na przykład to, że ja tutaj stwierdziłem, że ich zaatakuje, I guess. Nie, no nie jest ich aż tak dużo, żebym miał na to narzekać. Zwłaszcza, że w następnej turze po prostu ten... podlecenie ma im pewnie do tego. Do kuszników. Yep. Łatwo. Jest siódmy dzień, więc mogę zaczekać na tego. Na Batman.
Mogę zaczekać na tajnie, w następnej turze. To muszę pamiętać, żeby widziałem gdzieś bohatera, w problemie to. Żeby kliknąć w miasto. Jako, że korzystam z aniołów, to niedobrze mogę chyba ten, wynająć sobie armię stąd. Teraz jak to myślę. Coś tam desej. A, tu jest bohater. To no nie dobiegnę niestety w jedną turę. A to jest zrozumiałe, że aż tak dobrze to nie ma. A i tancio zbiera wszystko co leży. Tutaj się chyba jeszcze polepszanie odrobinę. Kolega mi ucieka i biegnie do tanta. Nie podoba mi się to. Wolałbym, żeby kolega dał mi święty pokój. Podejrzewam, że oni mają jeszcze gdzieś te miasta. I chyba będzie lepiej, jeżeli tam pobiegnę mimo wszystko. A ta Mika niech zajmuje kopalnie wszelkiej maści. Tanciel, chodź tutaj. Bohater nie goni tamta, tylko próbuje wejść do miasta, więc to tyle. Znaczy, właśnie nie próbuje wejść do miasta, więc to tyle dobrze. Zresztą, ja dokładnie w tej turze. I nie ma się czego bać za bardzo. Chciałem przyzwyczajenie rzucić falę śmierci, a potem sobie przypomniałem, że mam częściowo armię z tego. Z zamku. To byłoby bardzo niemądre z mojej strony. Jej strony. 60 obrażeń, nawet się nie opłata chyba. Bank. Dobrze. Teraz go już odwiedzałem. Może to do go spróbuję podbiec teraz. Kopalnia. Tutaj jest odwrotnie osiedli w wszelkiej maści. Ograniczmy im przychody jednostek. I tak, co dalej? Smoków na razie nie chcę ulepszać, bo ulepszanie smoków jest za drogie. Gdzieś wziąłem bohatera, tu jest bohater, Christian. Christianie, przyjacielu. Nie rób mi takich rzeczy. Zastanawiam się, czy oni mają jakieś miasto pod ziemią. Mam nadzieję, że nie. Bo byłoby to fascynujące. Nie dziwię się, jeżeli to teraz wejdzie w sanktuarium, tylko po to, żeby mnie irytować. W sanktuarium, jak ktoś się nie orientuje, to nie można atakować wrogów. A więc, póki będą tam stać, to mogę sobie tylko patrzeć, jak oni grzecznie kulturalnie stoją. A ktoś wyszedł pod ziemi. Wyszedł tu pod ziemi i ma niekoniecznie małą armię. Not good. That's not good at all. Wykupiłem armię tutaj. Na razie. I bohatera. Może być jak w sumie. Czy ja chcę tam być? Nie, chcę zobaczyć, co jest tutaj najpierw. Bo może tutaj będzie kolejne miasto. Yep, jest kolejne miasto. Setienna niech zabije tego kolegę. Fala śmieci. Myślałem, że wystarczy. Beautiful. Ci rycerze są tak pięknie ustawieni. O mój święty Boże. Będę musiał to zmienić po walce jakoś, bo to jest trochę absurdalne. W tym miejscu powinna być jakaś latająca jednotka, o na przykład coś w ten deseń będzie dużo lepsze. Ach, to co do góry? I ta Mika... Znowu to wraca. Aż to.
Myślałem, że może się to lepiej na coś do finansów albo coś na rzeczy. Wypadę mnóstwo cholera. A co? No nie jestem pewien, czy krzyżowcy mnie jakoś nie zmemują. Mam nadzieję, że nie. HP. Chyba się wycofam. O, nie wycofam. Nie, straciłem jednego smoka. Ja przestaję być grywalny. No dobrze. To jest bardziej ulepszone mają te miasta, jak tak patrzę. To jest szósty dzień. Czy jeszcze jakieś dziwactwa typu Blackstein mi nie grożą? Okej, czy oni mnie już będą atakować? Czy to jest jego ostatnie miasto w takim razie? Nie wykluczę. Co? Chyba tego nie wygram. Zależnie od tego, jak AI mądrze będzie grał, ale nie spodziewam się, że miał to wygrać. Zwłaszcza, że on ma trochę many. A ja mam za mało jednostek strzelających, żeby sobie z tym poradzić raczej. Muszę jak najszybciej mu zabić latajki i wtedy można się zastanawiać. Przez to, że on ma bardzo dużo ataku, to mam wrażenie, że najlepsze, co mogę robić, to samemu atakować jako pierwszym. O, tak powiem. Stańcie może tutaj. O mój Boże. To nie otworzę, nie. Oni to spróbują podejść. Ja stanę tu. Nie jestem pewien, czy zablokowałem sobie. Ja tak to myślę. Teraz zobaczymy. Ciebie jest jeden, więc po prostu. O. Fuck! Morale! Udupiło mnie morale. Dobra, to jest przegane. I chyba najwięcej osiągnę po prostu się broniąc do końca tej, do końca walki. A to za bless. Już bless. Szkoda. Ale nic. To. Teraz skoczę tędy i spróbuję to Sara pobić, I guess. Tutaj zobaczę, czy jeszcze jakiegoś miasta nie mieli. A ty możesz mnie dobrze i spać chyba. Wykupię sobie jednego bohatera stąd. I jak będzie nowy tydzień, to poogarniam te. Poogarniam rekrutację. A to po rekrutacji wykup. Tu mam wykupione. Dobra. Gdzieś mi kolega uciekł. To mi kolega uciekł. Ty śpisz. Tu już chyba nie było więcej. Tak, tu już nie było więcej miast, więc to jest takie kółeczko ładne. Chcę iść powoli. Tutaj nie jestem pewien, czy to tak zadziała. Zakup mi wszystko. 49 tysięcy GIDS. Stać mnie na dwa takie. Na dwie takie rekrutacje może, o tak powiem. Hello? Witam. Całkiem dużo tych, całkiem dużo zbrojnych. Znaczy, tych czempionów. Jednakże.
nie zauważyłem nawet, kiedy mi się aż te jatyczki odbierało, powiem szczerze. Może jeden. Właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli on mi z tym jednym ucieknie, to będę lekko słonawy. Dobra. Zamieńcie się jednostkami bez... Ach. I ty możesz być dalej. Tylko tak się zastanawiam, gdzie w sumie mogę biec? Bo oni chyba tylko tam mają cokolwiek już w tej chwili. Mam ochotę powiedzieć, że jest tak jak mówię. Albo pod ziemią. To też jest opcją, biorąc pod uwagę, że tam łazili. Przecież no, takie rzeczy jak pod ziemią to ciężko jednoznacznie ocenić. Więc mogę co najwyżej spróbować tam podbiec bohaterem i zobaczyć, co z tego wyjdzie? Chyba walkier przyjacielu. Dobra, tu nic nie widzę więcej. To jest to nieszczęsne wejście do podziemi, jedno z 15 na tej ma... Czy masz? Okej, okay. Może nie, ewidentnie. Nie mam blinda. Wait. Uuu, chain lightning. Czy moje 7 aniołów to wygrywa? Tam nie zastanawia w tym momencie. I oczywiście nie mam tego. Nie mam też przyspieszenia, żeby szkielety mogły być odpowiednio szybkie. No, ale dobrze, kolega stwierdził, że sam popełni sudoku. No dobrze. Czas iść na puste miasto, I guess. Cokolwiek jeszcze jest. Zobaczmy. Jezu, ile oni mają tutaj tych budynków do rekrutacji jednostek? Patrz, niedużo. Tak, tak chciałbym powiedzieć szczerze. Zawsze to plus jeden do przyrostu jednostek, którego trafiłem na soparę. No dobra. Stracę jak stracę, no ale nikt nie poradzę. Myślałem, że mi kompletnie dźwięk wysiada topko. Gra stwierdziła, że to bardzo siedzę i cicho. Dobra. To jeszcze nie wszystko. Gdzie oni coś jeszcze mają? Pewnie po podziemiach się poukrywali. Z drugiej strony zamek w podziemiach? To dziwny flex. Gdzieś mi wyszedł bohater tutaj. I tak wydaje mi się, że najosadniejsze co mogę dojść teraz to dojść do podziemi tak naprawdę. Luneta, a tutaj pewnie amulet śmierci. Czempioni, to te bardzo potężne. Na wszelki wypadek tutaj wykupię armię. Na wypadek jakby mieli jakieś niemądre pomysły. A chyba mają niemądre pomysły, jak tak patrzę. A mają niemądre pomysły.
Przy czym bohaterka jest tego, co widzę, całkiem silna, więc to nie jest aż tak niemądry pomysł, jak mógłby być. Więc I guess, że to będzie kwestia odpowiedniego zagania mimo wszystko. Żeby nie stały się jakieś dziwne rzeczy. Bo 10 tak w 7 obrony to nie jest coś, co powinienem lekceważyć, nawet przy znaczącej przewadze liczebnej. No dobra, hita nie będę narzekał nigdy. Znaczy ja to generalnie wygrywam, po prostu czekając chyba. Ale dla przyspieszenia wejdę. Bo wydaje mi się, że nie, no ja to wygrywam, bez tak. Nie widzę świata, w tym tego nie wygrywam. Oba? Nah, goddammit. Łuczników się już podbędę. Nie, to niestety nie. No i dobra. Aaa, to wiele wyjaśnia. Dość silne artefakty. Gdzieś jeszcze bohatera widziałem chyba. To to jest. Orin, który nie ma za bardzo też jednostek, więc byleby tutaj wykupię zamek, wykupię jednostki. Zobaczę, co jest tu w podziemiach. Od biedy mogę skoczyć się między dwoma miastami i przekazać jednostki potencjalnie. Bo on poszedł... On idzie do nekropolii chyba, jeżeli dobrze widzę. Jest sobie ulepszę to. Stąd zgarnę armię. I zacznę tam podbiegać na wypadek, aby miał jakieś dziwne pomysły. Nie no, widzę już nawet, że ten... Widzę już nawet, że on... Fajny mnie. A, bo to się... Nie no... Pokrywa się przez ten... Wydawało mi się, że to się nie pokrywa w terenie, że tak powiemy. Lepsza cała. Wykup wszystko... A, zaczekam jeszcze tyle, bo on mnie zaatakuje. I to w dodatku zaatakuje mnie tak żałośnie, że aż... Podam na to patrzeć. Łatwo? Czerwony przegrywa. Stream 16? Chyba 16. No, mnich. Nie tak źle. Twoje imię. Spinki. Drugi wynik po poprzedniej kampanii, jeżeli dobrze pamiętam. No dobrze, została nam jeszcze tylko pieśń dla ojca. Widzę, że kampania zaczyna się dobrze, bo mamy już wysoki poziom trudności. Ostatnim krokiem na drodze ku odrodzeniu Elafii jest wyparcie nekromantów do ich jałowej ojczyzny Crossfall Dage'a. Biorąc pod uwagę, że na ich czele stoi król Gryszonkart, nie będzie to łatwe zadanie. Celem nekromanty Nimbusa jest zdobycie miasta Highcastle i medalu męża stanu. Po zakończeniu tego scenariusza Nimbus i jego 7 najsilniejszych bohaterów podążą za tobą do następnego scenariusza. O, czyli tutaj mamy przynoszenie bohaterów. Okej. Okay. Ale to już sobie zostawię na ten, na następnego syma, bo podejrzewam, że to nie jest jakaś krótka kampania. Aż, ciekawość i tak, zastanawiam się po prostu, ile to ma tych, ile to ma misji. Podobno 3. I wcale nie jakieś bardzo krótkie.
Więc chyba pozostaje zabytan na następnym streamie. W przyszłym tygodniu stream powinny być normalnie, jeżeli się nigdzie nie popierdzieliłem, więc ten w poniedziałek Marian, w środę Battle Networki. A na dziś to było tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie i trzymajcie po. Cześć.